Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym Cześć Czołem. Jak tam, moi drodzy? Wyspana jesteś? No, streama skończyliśmy o 5. Ja zasnęłam o godzinie... Po 7 rano to było, jak zasnęłam. I wstałam chyba o 17. Mam jakiegoś wirusa na komputerze, tak podejrzewam. Czemu sądzisz, że masz wirusa na kompie? Bo nic nie klikam na YouTubie i tutaj jest taki adblock, no nie? Ublock dokładnie. I on cały czas mi naliczy jakieś nowe reklamy albo nowe okna, które próbowały mi się pokazać. No ja tylko tworzyłam przeglądarkę i puściłam piosenkę i już jest ich 263. Tutaj cały czas jakby na tym ekranie się pokazuje, że o 264, a ja nic nie klikam, nie? Nie zmieniam strony ani nic. 265. Właśnie, czy mam jakiegoś antywirusa? To jest dobre pytanie, na które niestety nie znam odpowiedzi. Nie trzeba mieć antywirusa, masz Windows Defender. Jest Windows, zabezpieczenie Windows, nie jest wymagana jakaś żadna akcja, nie? Ochrona przed wirusami i zagrożeniem. I klikłam w to i dałam szybkie skanowanie ostatnio. Trwało 50 sekund, przeskanowało 22 tysiące plików i jakby nic nie pokazało. To jest wystarczające zabezpieczenie? Ja mam Windows Defender od 8 lat i nic się nie stało. Stary, ale ja klikam w różne k***a linki, nie? Dobra. O, i widzicie? I tutaj w lewym rogu... Aha, bo jak ja najeżdżam, to mi się pokazują linki. A to zawsze tak robiło? To nie zawsze tak robiło. Że się w lewym dolnym rogu pokazuje link do tego, co najadę. Tak, studiowałam rok informatykę. Skąd wiedzieliście? No, to jeżeli już obaliliśmy wszystkie moje problemy, to jak u was, moi drodzy? Co ciekawego wy dzisiaj odkryliście? Ja odkryłam, że jak najedziesz na coś, to ci pokażę link w dolnym rogu, a wy? Ej, a wy wiecie, że jak piszecie maila do takiego ziuta z uczelni, który jest takim jakimś turboważnym gościem, to musicie się do niego odpowiednio zwracać, nie? I na jednej uczelni słyszałam, że do takiego rektora, że do kogoś trzeba tytułować go magnificencjo, że jakoś tak, jakoś kurwa takie p***ne słowo. Coś na zasadzie wasza wysokość, tylko że nie do końca. True. Jego magnificencjo. No dobrze powiedziałam, jego magnificencjo. Poprawny zwrot, no nie? Nie? Bo zawsze jest tak, że jak piszecie coś na studiach do wykładowcy, do prowadzącego czy tak dalej, to trzeba tytułować tych ludzi ich pełnymi tytułami naukowymi. Czyli na przykład magistrze, doktorze, blryry, kurwa, tyryry, nie? Pół maila to jest jego tytuł, tego ziomka, do którego piszecie. A ja się mi się nie chciało nigdy sprawdzać, zawsze myślałam, witam pana, czy mogłabym poprawić te ostatnie egzaminy, które mi nie poszły? Akurat miałam to szczęście, że nigdy nie trafiłam na takiego wykładowcę, który by się przypierdalał o to, ale bardzo dużo wykładowców się przypierdala, jeżeli się nie tytułuje ich tymi odpowiednimi tytułami naukowymi. No ale w sumie, jakbym poświęciła 15 lat mojego życia na to, żeby zdobyć sobie taki przedrostek przed imieniem, to też bym się wkurzała, jakby ktoś mi zabierał ten przedrostek. A ja nawet magistrem nie jestem. Tak, jestem licencjatem, ale jeszcze nie odebrałam tego chyba jakiegoś potwierdzenia, że jestem, więc musicie mi wierzyć na słowo. Nie mam tego dyplomu chyba, czy czegoś. U nas awantury za maila zwitam. No, zawitam już. Tak, tak, tak. Coś w stylu, jak już zaczynacie maila od witam, to już jest wasz koniec, nie? Nie używam Facebooka, tylko do zaczepek i to wszystko. Kurwa, jakby ze Spiterem przypomnieliśmy, że jest coś takiego jak zaczepki, to się zaczęliśmy zaczepiać na tym jebanym Facebooku, kurwa. What the fuck, co to zaczepki? Ja pierdolę, ale musisz być młody. Też nie wiem. O kurwa. Teraz się poczułam staro. Zaczepki na Facebooku to takie... Kurwa. Klikasz na jakiegoś swojego znajomego i dajesz zaczep go, no nie? I wtedy dostaje powiadomienie na Facebooku, że go zaczepiłeś i on może zaczepić ciebie. I to tyle. Ale po chuj. No żeby na przykład komuś o sobie przypomnieć. A po chuj wyrobić jakieś dni na Snapie, no. To było dokładnie to samo, tylko dla boomerów teraz, no. Ja to Snapa nie mam nawet. Ja też nie mam Snapa. Pani Kasia, co mam zrobić, bo mi chłopak wylewu dostaje przez rankety w lidze. Jeżeli chcesz, żeby poczylował, albo żeby jakąś pozytywną emocję w nim zaszczepić, zrób mu jakieś dobre jedzonko i daj mu piciu. Ja na przykład przed spotkaniem z wami, żeby was tutaj nie zaciupać wszystkich, dostałam chipsiki, dostałam Kinder Bueno i piciu. Dzisiaj jest środa. Środa, dzień przegląd do internetu. Podjarana! Dotknął go! Dobra, energia ma być na koniec. A energia, chodź mi nie palę. Oj, oj, oj. To kup suba, kurwa. Jeszcze masz Prime'a, stary. Szkoda ci 5 dych na rok, żeby mieć suba na tym kanale. Przez rok! Szkoda na taką pizdę jak ty. Ale ty wiesz, że mówisz do komputera, a nie do lustra, nie? Coś nie coś potrzebuje. Ale co, sztuki walki? Nie. Myślałem, że tu jest dowcip, bo ja serio coś potrafię.
Coś potrafisz. No coś nie, coś potrafię. Siadać na przykład. Gdzie siadać? Wstawać. Co ty p***dalisz w ogóle? Nie no, to jest wybitne, wybitne. Mówisz, że w parterze się nie chcesz bić, tylko K1, a siadasz na dupę za każdym razem, no. Co ty mówisz, stary? No to jest wybitne. No. Czyli to już jest ten etap, kiedy możemy cisnąć bekę z tego, że trzymasz zmusiać w oktagonie, nie? To już jest ten etap, tak? Już przechodzimy do etapu nie pocieszania go, a żartowania z niego, tak. Nie trupa na prostrzeć. Ale widzicie, ja przewidziałam, że z Nitrę będzie jak z polską reprezentacją. Pierwsza otwarcia, druga o wszystko, została tylko trzecia o honor, żeby dowalczyć. Módlmy się. Czemu te spróbuj jest takie dziwne, stary? A jest źle napisane? Na odwrotu, okej. Okay. Ja w głowie próbowałam to odmieniać na jakieś spróbować. Pierwsze U zostaje U, a drugie się wymienia na O, więc spróbować by mi pasowało, żeby drugie było zamknięte chyba, nie? O, wyjątki. Jeżeli chcecie zrozumieć, jak bardzo ja nie rozumiem ortografii, no to nawet jeżeli znam zasady ortograficzne, typu, że U wymienia się na O i tak dalej, ten wyraz w takiej formie wygląda dla mnie dobrze. W sensie, ja tutaj nie widzę błędu. Rozumiecie, o co chodzi? Za mało czytam? Nie, ja czytałam kiedyś dużo, ale mimo wszystko jakby, z tego co wiem, to na to mówią, że to jest dysortografia chyba. Ten film pokazuje, co robią chłopaki w wolnym czasie. Ale po co? Po co? Nie wiem. Dobra, to dzięki. Możliwe, że tak wygląda to w domu tej dziewczynki, która podczas komunii miała wypić łyk wina. To nie moja komunia. Nie. No ma'am. Jakie cute! Ej, małe dzieci to są takie kurwa fajne minionki. Pierwsza lecisz? Co? Dobrze tam wszystko rzupięte? Zobaczymy po skoku. Ale ci kurwa ludzie tam pracujący to też dobrzy jajcarze, że go tak podkręcają jeszcze, nie? Dobrze mam zapiętą linę? Zobaczymy jak po skoku, kurwa. Tacy? Pójdź do góry tutaj jeszcze do aparatu, cykniemy kilka fotek. Ej, jaki uśmiech! To było takie... O, patrzcie! Dwa boksdele na Twitchu. Czu, 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 czu. Ej, który chcesz? Który chcesz do słupa? Obiadek chce ten sy... Co to k***a jest? Co to k***a było? Czym ty mnie psikłeś? Śmierdzi mi ręka po tym! Czyli to kombinowałeś? Psiknąć mnie tym? Co kombinowałem? No k***a, chciałeś mnie tym psiknąć! Czym? No tym gazem! Jakim k***a gazem? Sprzężonym! Sprężonym! Chyba nie sprzężonym. Sprzężonym, kurwa, czy sprężonym? Sprężonym gazem chciałeś mi psiknąć. Proszę bardzo, robiąc nieszablonowy. Przed tobą, proszę bardzo. Mniam. Kurwa. Nie dla ciebie. Czysto osobiste pytanie. Wolałabyś, żeby Remek spał GTA Roleplay roju po 10 kawiców, niż żebyś ty go utrzymywała w kontekście oglądania? Wiesz co, nie wiem, każdy z nas gra sobie w co chce, ale ja wcale go nie utrzymuję. Remek zarabia lepiej niż ja czasami, więc to nie tak działa, że ja go utrzymuję, bo mam więcej widzów. Ja mam bardzo, bardzo mało reklam, bardzo mało współprac podejmuję, wiesz? Bo masz tak zajebistych widzów, że nie potrzebujesz reklam. Z jednej strony tak, ale gdybym miała więcej reklam, nie potrzebowałabym tak bardzo waszego wsparcia. Rozumiesz? Waszym wsparciem byłoby wtedy tylko faktycznie to, że mnie oglądacie. A teraz potrzebuję jeszcze waszego... Znaczy potrzebuję. Kurwa, nie potrzebuję, ale dajecie mi też wsparcie finansowe. No ale właśnie nie potrzebowałabym wtedy, żeby ludzie dawali mi napiwki i suby, tylko mogłabym się zajebiście dobrze utrzymywać z samych współprac. Ale aktualnie mam tak kiepskie oferty współprac, że są to rzeczy, których nie chciałabym wam polecać. Co więcej, jest współpraca, że pisze do mnie ziomek tak. Cześć! Jesteśmy firmą, która wypuści na rynek niedługo nowego energetyka. Chcielibyśmy wykupić u ciebie reklamę. A ja mówię, że okej, spoko, jakby nie ma problemu, tylko dajcie mi najpierw przetestować tego energetyka, albo co to za firma z energetykami i ja wtedy dam moją wycenę. Do czasu podpisania umowy nie możemy ci powiedzieć, co to za firma i nie możemy dać ci tego energetyka. Ja mam takie, what the fuck. Dziwne f***y, ale tak działa ten influencer marketing. Firmy, chcące się zapromować, myślą, że to jest, że influencer to jest bezpłciowy billboard, który przyjmie każdą współpracę, tak jakbyś był billboardem na ścianie, bez własnego zdania, bez swojej opinii. A influencer marketing cechuje się tym, że wy jako widzowie chcecie wiedzieć, czego ja używam, z czego ja korzystam i jakie produkty ja lubię, bo taki jest cel tego influencer marketingu. A nie jest tak? No, przez większość influencerów, przez dużych influencerów, niestety tak jest. Przez co influencer marketing ma kiepską renomę na rynku marketingu.
marketingowym, przez co słabo się sprzedają produkty, przez co jest coraz mniej współpracy i nikt nie chce współpracować z influencerami, przez co nie mam pieniążków. No tak, no ludzie idą po prostu na kasę i tyle. Dlatego ja, moi drodzy, nigdy nie lecę na kasę. I promuję tylko produkty albo usługi, z których sama korzystam. Witam Instastory za kebaba. On co, to jest w ogóle dla mnie tak żenujące, jak ktoś tak robi. W sensie, rozumiem na przykład podjąć współpracę, jeżeli, nie wiem, chciałabym sobie zrobić laserową korektę oczu, prawda? A jakaś firma, która wykonuje zabieg laserowej korekcji oczu i na przykład za zniżkę na ten zabieg poprosiliby mnie o powiedzenie, gdzie zrobiłam sobie tą korektę, no nie? Wie co, no naprawiłabym sobie oczy. Wtedy rozumiem coś takiego, no nie? Że dostałabym zniżkę na jakiś droższy zabieg w zamian za to, że nie wiem, powiem w którym salonie, w którym tym robiłam, nie? Ale takie, idę do restauracji i proszę mi dać za darmo jedzenie, bo ja jestem sławna, bo to jest takie żenujące. Takie jest. Planujesz może już jakieś wakacje? Wyjazd do Paryża na 4 dni, wyjazd do na 4... Ej, możemy się umówić, że jak coś, to nic nie słyszeliście? Ok? Bo powiedziano mi, że mam nie mówić. Jeszcze. Nie wiem czemu, ale mam nie mówić, ale mi się zapomniało. To jak coś, to nie wiecie, ale lecę. Buziaki, trzymajcie się. Nara!